pierwszego konkursu. I co teraz? Szanowną komisję zapraszam tutaj na prawo, na obrady. Pewnie będą ciężkie obrady. Muszą Panie się zastanowić, kto najlepiej recytował, ale ja myślę, że wszystkie dzieci, wszyscy pięknie recytowali wiersze. Pięknie. I muszę powiedzieć, że to były tak długie wiersze, że chyba czasami Panią by się było ciężko nauczyć takich długich wierszy. Teraz wszystkie dzieci otrzymają coś słodkiego do zjedzenia. Mamy cukierki dla wszystkich dzieci, które przyniosła nam pani Elena. Zjecie sobie po cukierku, a jak zjecie, to oglądniemy wspólnie taką prezentację o Janie Pawle II. Zadam Ci pytanie, czy mnie znasz? Nie? Więc przypomnę Ci, kim jestem. Witam. Jestem Robert, a oto moja historia. Urodziłem się 18 maja 1920 roku w Warwicach. Oto moi rodzice, Emilia Staczorowska i Karol Wojtyła. Tata był wojskowym, pracował jako urzędnik. Nie myślcie, że teraz sami idziecie przez życie. Ja nigdy nie szedłem sam. Teraz stawiam się za wami do tego, który wam towarzyszy niewidzialnie. Ojcze Święty, czy cóż w niebie? Bardzo potrzebuję Ciebie, Twojej ochrony i pomocy, aby lęk za nami kroczył. Staw się do Boga za nami, wspomóż wszystkich modlitwami, byśmy zdrowi i litości ze zmęczeń, dzięki Bożej miłości. Bardzo proszę, Patrycja. Ja Ci gratuluję.
Widzicie, gdy w wiodę ustawiają się pięknie na scenie. A teraz prosimy bardzo Magdalenę Rychlak z klasy zerowej z Bytowska o przyjęcie do brzmienia gratulacji. Teraz mamy piękne wyróżnienie dla Natalii Kapłowicz z klasy pierwszej z Rzekocina. Gratulujemy jej, Natalii.
bardzo proszę o przekazanie podziękowania pani Barbarze Czech, nauczycielce w szkole podstawowej w Rzeszowie. Proszę o odbiór podziękowania dla dyrektor. Dzisiejszego konkursu pani Lucynie Makar.